Ach. Dobra. To my chyba w ten custom dzisiaj nie zagramy, jak wiecie. Już nawet czasu nie wystarczy. Czy tu się idzie w kółko? Co to jest? Come! I need a hand over here! Czyli jednak nie można iść dalej. Ale lipa. Dobra. Przecież jutro soboty. Czasu i cierpliwości mojej. Co to jest? Brakes are on. What a surprise. What a surprise. No. Już mogę. Inspect. Go. Znaczy Torgus... nie do końca. Znaczy Kate jest w czasie po Syberii 3, a ta Dana cała jest w czasach 1937, czyli jakoś w czasach II wojny światowej. Tam są dwie historie, Torgus, więc jakby one się rozdzielają. Cześć, Jotka! No, ciągaj to. Znaczy, kaj. No nie, następny Jotka. Ja chyba powinnam teraz zrobić jakiś ten... jakieś paku. Czy mi się ta gra podoba, bo co ktoś wchodzi, to to pyta. Obejrzyj powtórkę, Jotka, o! nie, Torgus, gramy też tą Dejną trochę. Przed chwilą skończyliśmy grać Dejną, teraz gramy Kate. Oni się tak zmieniają co chwilę, dosłownie. Tak, przeskakujemy w dwóch liniach czasowych. Która to minuta? Dosłownie przed chwilą, Jotka, mówiłam coś Torgusowi na ten temat. Więc... jakieś parę minut temu. O, bardzo dziękuję, Sepa. Dziękuję. O, system zapisu też mi się nie podoba właśnie. Bo zbugowałam grę już. No. Klikaj się. Ta Dana jest ciekawa. Znaczy, ona wygląda ładniej niż Kate. I jest taka nieśmiała trochę. Jest pianistką. Może być ciekawą postacią. Ale no, za mało ją znamy, że tak powiem, nie? Kate, watch out! Bóg też jej się nie podoba. Hey, look! Come on, let's go and see. To jest chyba to zły brat Kliśniak? O Boże. No, animacje są... A. No niedopracowane, no widać. That could be our ticket out of here. Let's check it out. Oh my god. Wreszcie nie wchodzę do tego pociągu. Chyba, że coś tam trzeba zrobić, ale wydawało mi się, że nie. Chyba ma swoje alter ego. No jestem ciekawa, czy w ogóle będzie... te wszystkie decyzje, które tu podejmujemy, będą miały wpływ na... jakby dalszą część historii.
To jest coś observe. Będę się tu wleść gdzieś. Zaraz znowu się zbaguje coś. Nie, bo to jest ten. Nie, już do tego pociągu nie wchodzę. Tu chcę. Tu było coś obserw. There's the slightest chance of escape, better seize it. It's too late to turn back now. Okej, czyli one uciekają. This cave is reinforced by those old structures. Must have been meant to shelter trains, and for a long time. To trochę już mi przypomina The Last of Us w ogóle. Zwłaszcza, że wczoraj grałam trochę w dwójkę, więc... jestem tak na świeżo. O, to jest jakaś kłódka. Still looks pretty strong. Okej. Rozumiem, że tego i tak nie rozwalę. Tak, Jotka. To by było mega, jakby decyzja miała wpływ na dalsze losy fabularne. Niestety uważam, że to będą tylko kosmetyczne zmiany w dialogach. No, możliwe. O, co to? Jakiś stary motor. Jakiś zapajęczynkowany. Where did they come from? Must be something to do with the train. Aha, nie mogę tego z tym zrobić. Where did they come from? Dobra, już. Must be something to do with the train. Zresztą nie mogę posunąć tych dialogów, też mnie denerwuje. Lubię jak w grach przygodowych, jeżeli coś się kliknie przez przypadek, to żeby można to było posunąć. Lubię jak są takie rzeczy, bo ja nie lubię tracić czasu niepotrzebnie. Dobra. Idziemy do przodu w takim razie. Do Katiuszy naszej. Wow, that's deep. Can't even see the bottom. Yeah. And it means the tunnel on the other side is cut off. Must be the way out. I can see the light at the end. Można posuwać skanner? I'm sure there's a way. Follow me. I have an idea. Okej. Okay. Tylko żebym się nie spadła stąd, albo nie zacięła. No nie będzie miała, wiadomo, że dodali drugą postać, tak sobie wydłużyć rozgrywkę, co mieliby ją powiązać z czymkolwiek, okej. Okay. Przypominają połowę klonów z Mass Effect Andromeda. O nie! Jeszcze ma na razie, mam tyle, ani się nie podobają animacje, nie podoba się Kate, ani się nie podoba to, że ta gra ma wymagania z kosmosu, ani się nie podoba system zapisu, ani nie podoba się brak polskiej lokalizacji. Nie podoba mi się brak posuwania dialogów. Możesz dodać? If we build up enough speed, we should be able to use the height difference on the edge of the precipice as a takeoff ramp to get to the tunnel on the other side, and then get to the surface. Sure, that is if you can get the thing started. Don't worry about that. Back in the days with my band, I always used to repair our old van on tours. Okay. Okay, but wait a second. First, I want to take a closer look at these bodies and maybe figure out what happened here. Ej, pociągi lubię! Co to za pomówienia? Tylko nie lubię, jak się bagują postaci w pociągach. W sensie, ponieważ są dwie grywalne postaci. Nie! Ej, to są pomówienia. Znaczy... W sumie mogłaby... mogliby wyrzucić Kate z tej Syberii i zostawić tylko Dainę. No w sumie masz rację, Wicek. Mogłaby być jedna postać. Rozumiem, że nie ma paliwa. Zazwyczaj nie ma paliwa. W ogóle to wszystko wygląda tak zardzewiale. Jeśli one to uruchomią, to ja będę zdziwiona. Czy to wszystko jest takie zardzewiałe, że... nie wiem. To jest dziwne. Looks like Second World War uniforms. They belong to the Brown Shadow.
The fascists who triggered the war before they herded up and massacred millions of innocent people. Stacie się boję, mi się nie podoba, że jej myszka ma za krótki kabel. Nie za krótki kabel, tylko jest za krótka. W sensie za mało miejsca. Nie podoba się, że nie naoliwili mechanizmu. Mogła być oliwiarka tu blisko, nie musi być naoliwiona. Proszę. Widzę, że się dobrze bawicie. I wonder how a bunch of World War II fascist soldiers ended up here. Right, and who killed them just as they were about to ride out of here. One thing's for sure though, we've got to give this motorbike a try. What? What are you saying? You mean you want to jump over the ravine? Exactly. But the keys aren't on the bodies, I checked. They must be somewhere inside the train. You go nie, ja nie wchodzę do tego pociągu. On mnie buguje. I'm sure this beauty and I, we're going to become best friends. Jasne. Ja tobie nie ufam. I nie ufam temu pociągowi. Serio, jak ja mam wejść tam w ogóle? Znaczy w sensie... To jest ta kłódka, ale nie mogę jej ruszyć. This carriage is more luxurious than the other ones. Chyba będę musiała tam wleźć. Może ten koleś ma coś przy sobie. Czcionka w notatniku, o. Looks like it was caught in a rock slide decades ago. Krając musza do crazy to think that no one's found it until today. Jak Seba to wszystko zapisze, to będzie długa lista. Nie podoba się brak interakcji z przechodniami. W Rosji jeżdżą dziwne pojazdy, które teoretycznie nie powinny w ogóle ruszyć, więc motor pewnie zadziała. No, pewnie tak. More bodies. More bodies. Looks like they were shot dead while they were eating. O. Ja bym chciała, żebyś coś zabrała od nich. Serio, muszę tam wejść, Boże. No ale ja tu nic nie widziałam takiego, co mogłam zabrać. If you get stuck, you can listen. A hint. Domyśliłam się, że to hint, dlatego tego nie chcę. Nie, już nie wchodź tam nigdzie, Kate, bo utkniesz. Nie mogę wziąć tego. Another body. Great. Tego nie mogę. Inspekt. Dobra, teraz jest inspekt. Wcześniej nie było, bo oczywiście po co? Shot himself in the head. Awful. O, super, jeszcze mu odpadła ta głowa. I widać jak kwipunku nagłusza się na talka. O Boże, Seba. He wore stripes. Must have been the brown shadow officer in charge of the train. Okej, okay, masz tu coś przy sobie? Jakieś dokumenty. O, można to poczytać. Wow! 44 rok. It'll be nothing more than a sack of bones by the time you, whoever you are, read this letter. Every day I have learned to be ever faithful to the fatherland and carry out my duty in the name of our illustrious leader. I would not have wanted it any other way. As per my orders, we have managed to accomplish our mission, securing the train in the agreed place of refuge hidden away from enemy hands. Cut off from the exit tunnel, so we are codenamed to remain here forever with the train, so that High Command can one day retrieve the secret it holds. This is a blessing in disguise as the Red Army from the Eastern from approaches, and we would most likely been captured anyway. Przepraszam. This way at least our secret is safe. W mojej wersji gry głowa nie odpadła. Aha! To z wrażeń.
Ani się nie podoba, że trzeba tak dużo czytać. Znaczy, czytanie byłoby spoko, gdyby było po polsku, bo po angielsku czytanie jest strasznie męczące, bo połowy nie rozumiem. Zwłaszcza, że mój angielski już nie jest taki jak kiedyś. Disheartened and so to save them from betrayal and dishonor in their moment of folly. I have been forced to shoot them, for I have reason to believe that in their desperation they were planning to try to escape on the motorbike and then run into the enemy to reveal the whereabouts of the train in return for their liberty. I have hidden the ignition key as a matter of form. Okay, ukrył tego klucza. It now remains for me to do as duty dictates in the name of our leader and our homeland, so that this treasure will remain hidden until High Command is in posture to retrieve it. Dobra, jakiś tam skarb mają, ja nie mogę. Skomplikowane rzeczy. So this brown shadow officer shot his own men and then killed himself to make sure the train was never found by the Allies. Whatever it holds must be priceless. No, jakieś tajne sekrety. Jak się czyta nazwisko tego pana? Suta. Skompletujmy wszystkie zarzuty Jani i opublikujmy jako recenzję. O Boże! Strange, a hollow shape. There must have been something in it. Coś tu trzeba włożyć chyba. Nie mam co tu włożyć. Major Sutel's last drink to give him courage? Suter. Faktycznie Suter. Major Sutel's last drink to give him courage? No, może tutaj jest. Trzeba pociągnąć za sznurek. Wow, ta lampa jeszcze działa przez taki długi czas. Znaczy działała. Przez chwilę się spaliła chyba. O. Co masz w szufladach? Nothing interesting here. A, to nie ten przycisk. O! Let's search somewhere. Mamy kolejny pen. Nie chcesz kolejnego pena? That must be the shooter. Nie chcesz zabrać sobie pistoletu? Może jeszcze działa. Ingerencja w fabułę świat, który widzieliśmy w pierwszej i drugiej części. O! Kładanie to nie działa. Może jego głowę. Nie wiem, ona gdzieś opadła. Ja się boję, bo tu utknę znowu. O, widzicie, ona jest na dole. Nie da się do niej zajrzeć tą kamerą. I don't think I can make any use of that. Nothing interesting here. Jezu, to po co mi to dajecie? No. Halo. No, roślinka wyrosła w ogóle. Na fotelu. Czy ty masz gdzieś tu w sobie ten klucz ukryty? Pewnie ukrył go tutaj, w tym środku, ale nie da się tu zajrzeć. Coś z tą lampką w ogóle, bo ona jest taka... Nie. Myślałam, że może klucz był ukryty w lampce. To było w sumie śmieszne. O, tu coś trzyma. Co ty trzymasz w rączce? Czy ci... O Jezu, posunąć rąkę. Press. Nie podoba się, że może utknąć. Ej, nieprawda. O, tajna szuflada. Dobra, take it. O, to jest ten znak tych neonazistów czy coś tam. Może go połknął? The distinctive symbol of the brown shadow fascists. Many countries have banned it. That's just fine by me. Dobra, to czy teraz mogę to wsadzić tutaj? No w sumie trochę słabe, że ukrył prawdopodobnie klucz albo, nie wiem, skarby w miejscu, w którym tak, do którego tak łatwo się dostać. Użyj tego. Co? Zagadka, jak to ułożyć? Czy o co chodzi? O, tu.
Trudna zagadka, jak ułożyć kółeczko. Nie, nie w tą stronę. Ej, to jest trudne. W sensie, tą myszką nie działa zbyt dobrze. Pewnie padem by działało lepiej. O, klucz. Zobaczyłem tego siusiaka. O Boż! Podoba się, że ukrył w miejscu, do którego tak łatwo się dostać. O Boże. One of the keys is still covered in blood. Must be the one for the motorbike. Dobrze, weźmy tego klucza i spadajmy stąd, dopóki się nie zbagowaliśmy. Got him! Bartek, nie spekuluj. Ej, ale czemu one miały tak niebieskie te głowy? W sensie mają farbę na włosach, czy o co chodzi? It hasn't been started for too long. But leave me to it and I'll see if I can get it going. If I can just get it to kick start, we might be home free. Pewnie benzyny będziecie potrzebować. Anything I can do? We haven't got much time. No, I'm good. Why don't you look around? Maybe inside the train there's something that can help us once we get out of here. Okay, I'm on it. Ale nie mogę, bo tam kłódka jest. Aha, i dostałam klucz. Drużyny pracowniczej w kopalni były kolorowane kolorami i one były drużyną niebieską. Aha! Ja myślałam, że chodzi tylko o tą kurtkę, w sensie, że na kurtce mają tego X-a, nie? Ale że włosy niebieskie, to co? Niebieskie kurtki. The key to the carriage. Okej, okay. Dobra, mamy klucza do tej kłódki chyba tutaj. Use. Key. Use the key. Mają wielkie oczy. Serio? Nie wiem, nie zwróciłam uwagi. Mają duże oczy. co ja mam tu robić? Mam klikać? Czy przytrzymać? Bo nie wiem, o co chodzi. O, ile tu skarbów faktycznie mają. Zajumali pewnie z połowy Europy. Że jak odpalisz motor wielkiej tworzącej echo jaskini, to nikt ze strażników go nie usłyszy. No właśnie. Ja się dziwię, że w ogóle ten motor ruszy. Your chariot's waiting. Hey, what are you... No będzie nas stać na jakiś ładny dom. Wow. This is worth a fortune. I can't believe it. This is gonna come in nicely when we're on the road, babe. Okej. Okay. Kate chyba nie jest zachwycona tym widokiem. No, dobranoc, Ciro Janusz. O, współczuję bardzo. Trzymaj się tam i zdrowiej szybciutko. Wiesz, że tego zawału skalnego nikt nie usłyszał, no. Właśnie. Dobra, halo. Tylko błagam, nie zbaguj mi się tu gdzieś. A masterpiece. The brown shadow must have looted it during World War II. O, czy to nie jest ten obraz, który był u Dejny? Mam takie wrażenie. It must be priceless. Now I understand why the Brown Shadow wanted to hide the train so badly. There's a veritable fortune in loot here. Twórcy wzorowali się na złotym pociągu. No. Trochę tak, tak brzmi. Kate się bardziej zna na sztuce. Ta sztywność animacji mi przypomina Trout. Okej. Okay. czekajcie, to klikałam? To klikałam. Co to jest to? O, to jest znowu ten obraz u Dejny, co był. I to też. Ale Katie tak nie chce się wypowiadać na temat sztuki. O, to też było. Chyba wszystkie obrazy są od niej. I hate to think what became of the owners of all these stolen objects.
Ty to fajnie przeczytałaś, Trao. To... Aha. Nie wiem, czy... Kiedyś tak czytałam. To było mi szybciej. Ja tylko życzyć wam zdrowia, szczęścia i pieniędzy. Okej, okay. Dzięki, króliku. Zwyczajny. Tobie też życzę dużo zdrowia. Aha, to było to. Tam. Coś jej wypadło. Żeby jak będę myśleć to. Biedny oh król. My God. No, zdrowie najważniejsze. What? What is it? It's incredible. You gotta see this. W ogóle ten system trochę mi przypomina Dreamfalla, w sensie, nie wiem, jakoś tak rozmowy, w ogóle te postaci, tak mi się kojarzy z Dreamfallem. Taka ładna pani, to jest ta Dana chyba. Yeah, it's pretty well done. Wygląda jak Dana. I like the color of the rock face there. Is that what fascinates you? No, Kate. There! Look! It's right under your nose. Nie rozumiem. Dobrze, Wicek. Dziękuję bardzo, że wpadłeś. Miło było mi bardzo. Także do zobaczenia i miłego wieczorku. Chyba po narzekać w tym towarzystwie, tak. It dates from 1937 apparently, but I can't make out the signature. Cola? Coba or something like that? Anyway, what's so fascinating about it? You mean you can't see? Take a closer look. Jezu, serio, nie możesz mi po prostu powiedzieć? Sorry, you'll have to be more specific, Katusha, because I still can't see. Look again, there. The girl. She's your spitting image. Widzisz, że co? Well... I don't see. Sorry, but I still can't see the resemblance. Come on, you gotta admit it's incredible, right? Either way, I suggest you put it away. We'd better get going. W sensie ona się zachwycała tą dziewczyną, czy... Nie rozumiem. A, że one są podobne. Aha! Właśnie dlatego mi brakuje, kurde, języka polskiego. Połowę nie rozumiem, co one do mnie gadają. W każdym razie ten. Może one są jakimiś przodkiniami, dlatego mają taki język. It looks just like you. It's amazing. Czy my możemy stąd wyjść? Coś tu jeszcze zostało. Nie, to już oglądałam. Come on, kid. You gotta admit she looks like you. It must be a sign. Hold it right there, girls! Ups. Chyba jednak ktoś nas usłyszał. All right. You've caught us. But take a look inside this carriage. The train is full of treasure. We could all escape with tons of it. Just look. Don't move. Listen to me, Simona. You've always been good to us. So why can't we help each other now? We'll be stronger together. Sure. You've been nice little prisoners. I have nothing against you personally. But why can't I keep the treasure for myself? No, oczywiście. I could leave this rotten prison. Nobody will know. I could even say you tried to escape. Which wouldn't be a lie, would it? Simona, don't! Don't take it personally.
I just need the change of life. I think you can understand where I'm coming from. No! Czy to znaczy, że ona nas zastrzeliła? O, super, świetny moment. I'm loving it. Czemu nie możemy grać rosyjską w Lundy? Preorder, żeby się dowiedzieć, co się stało. Super. Wcześniej przyszło na myśl, że Dana i Kate to rodzina może być. No, w sumie. Ale jakoś tak nie pomyślałam o tym w ten sposób, nie wiem czemu. Nie podoba się moment zakończenia tego. No ja wiem, musi tak być, żeby ludzi, nie wiem, zachęcić do kupna. Właśnie nie wiem, czy ona do nas strzeliła, czy do tej drugiej. Może do tej drugiej strzeliła, a Kate się rzuciła po prostu do tamtej. Fana 10. Ani się nie podoba, że ani się nie podoba. Super. Czy to znaczy... No, dziękuję. Mogę stąd wyjść? No, ten wątek z Dejną był całkiem spoko. I ten automat, na którym ona grała tam na tym pianinie i te wszystkie automaty, co prawda trochę tam przegięli z ilością tego, moim zdaniem. Ale ogólnie rzecz biorąc, to wyglądało fajnie. No i co, skoro już tyle jest rzeczy, które mi się nie podobają, to powiem, że podoba mi się. Ogólny wygląd postaci jest w sumie całkiem przyjemny. Szkoda, że te animacje kuleją, ale no, jakby... No trudno, może jeszcze to dopracują do końca. Co mi się jeszcze podoba? Nie wiem, co mi się podoba. W sumie to nic więcej. Nie wiem. To, że jest to nawiązanie do Hansa. Mam nadzieję, że go kiedyś tam gdzieś spotkamy. Jeśli już jest w ogóle taki wątek. No muzycznie jest ładna ta część, no bo... tu ten motyw główny się przebija, moim zdaniem. No... Bartek, nie wiem, w sumie do czasu wyjścia tej gry jeszcze trochę zostało, także no może być tak, że jednak no... Coś poprawią, coś zmienią, może zoptymalizują lepiej. Bo te wymagania tej gry naprawdę są za duże i moim zdaniem to może być duża przeszkoda do tego, żeby kupić tą grę. W sensie, no dla mnie nie, ale są ludzie, którzy mają słabsze sprzęty. I to tak, no wiecie, wygląda słabo trochę. Ciekawe jest to, że w tym głównym menu tylko ta Dana się pojawia. A Kate już nie. No ale fakt jest taki, że niestety... Skoro te postaci są podobne do siebie, albo nie wiem, niemalże identyczne, to nawet Dana nie wygląda jak Kate tak do końca, nie? W sensie... no jest bardziej podobna niż sama Kate, ale to jednak nie jest to samo. Tak, szaks. Nie mają hardkorowych gamingowych kompów, no. Tylko Dana jest menu, bo jest ładniejszy. Pracują, że jak gramy w rozdziale z Daną, to będzie ona w menu, jak będzie rozdział z Kate, to będzie Kate w menu. O, co całkiem możliwe, że tak to będzie wyglądało. Bo to menu jest bardzo pod Dana zrobione, nie? W sensie tu ma nuty nawet i w ogóle... W ogóle w tle jest ten znaczek tych neonazistów, więc pewnie ta historia będzie strasznie z nimi związana. Nie wiem do końca, czy mi się w ogóle ten wątek podoba z tymi neonazistami i w ogóle... Jakby ja bym wolała, żeby jeśli już, to historia skupiła się trochę właśnie na odkrywaniu tych automatów, na spotkaniu ponownym z Hansem czy coś. A niekoniecznie na tych walkach. I nie jestem pewna,
w którym kierunku to będzie zmierzać za bardzo. Co, tamci będą nas atakować, co chwilę prześladować? Trochę jak z Heavy Raina to menu. W sumie. Albo z Beyond Two Souls trochę. Mi się też kojarzy, bo tam też była postać głównej bohaterki. Nie podobają się neonaziści. No, także szaleństwo, szaleństwo. No zobaczymy, no. Aczkolwiek ja bym wolała, żeby dali już tej grze umrzeć. W spokoju. Ja mam tylko nadzieję, że ta gra nie będzie kosztowała jakieś, nie wiem, 200 zł w dniu premiery czy coś. Bo wtedy na pewno jej nie kupię. Była jakaś aktualizacja naprawiająca frizy i crasha. Oczywiście ja grałam 2,3 godziny. Masakra w tą grę. Jak dadzą za darmo? Wątpię, żeby za darmo. Jak to next gen, to może 360 jest. Ani się nie podoba cena. Tak, jeszcze jej nie ma, ale już mi się nie podoba. Nie ma tu żadnych osiągnięć w tej grze. Nie ma kart. Halo, ja chcę karty. Proszę. Boże, nie, już mi się nic nie chce. Wybaczcie, już chyba tego customu nie będzie dzisiaj. Bym musiała znowu myśleć, a mi się nie chce już. Znaczy nie to, żebym się namyślała przy tej Syberii, bo zagadek tu jeszcze nie było żadnych za bardzo. Ale no... Już mi się nie chce. Proszę, Seba. Tak, demo jest za darmo, dostępne na Steamie, każdy może pobrać i zagrać. O, cześć Samfu, przyszedłeś na koniec. Ani się nie podoba, w demie nie było za bardzo zagadek. No bo ja lubię zagadki. W przygodówkach to jest przede wszystkim rzecz, na której się człowiek skupia. Jak mam ocenić porządnie grę przygodową, która nie ma zagadek? Znaczy w sensie demo, nie? Ja chciałabym przełączać. Jak już włączę custom, to już bym musiała grać. Seba, nie chce mi się. Nie chce mi się. Może będzie za tydzień. Ja już ten custom ogólnie bym chciała ten już od dawien dawna chodzi za mną i nie mogę się za niego zabrać. Ale to najlepiej się gra w custom, jak ma się wolny dzień. Tak całkiem. I nic nie boli psychicznie. O, Legion, twoje zdrówko. Że się cieszę, że mnie nie było, bo chciałbym to demo samog. Proszę sam. Ojeju, ile rajdów, ile możliwości. No dobrze, to tu będziemy już w sumie kończyć to nagranie.